miasto nowe plagi dręczą wciąż. W mroku czyha siła, niecna niczym wąż. Cóż czai się w konarach drzew zepsucia sącząc ja? Diabelstwo chce nam zatruć krew, próbuje zburzyć ład. Niech zadrży nas przed bestią nas! Witajcie, z tej strony Skorpion. Przede mną jak i wami, perfidna potyczka. O, jak widać mamy zupełnie coś innego. Okej, okay, miło, będzie za free. Standardowa arenowa bójka. Witaj ponownie, gladiatorze. Tym razem stwórz talię do standardu i walcz o wspaniałe nagrody. Jak widać, trzeba stworzyć talię. Tak więc za kilka chwil wracam. Jestem już z powrotem. Talię mamy złożoną, taką jaką widać. Mam nadzieję, że troszeczkę walk wygramy. Ciekawe jak mi pójdzie, jakiego gracza wylosuję, z jaką talią, aby mi przyniosło dużo szczęścia. No, raczej. Nie najlepsze karty nam na początek dało. To i to sobie wymienimy. Tak średnio dało, nawet jeszcze gorzej. No i jak widać mamy Paladyna. Gotowe. Dziękuję. Czyli nie za dobrze, bo może to być Ewen Paladyn, talia. Witaj, dobrze cię widzieć. No cóż, to tyle z naszej strony. Ucieka. I początek słaby. Okej. Takie coś. Pomyślmy. Gotowe. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobre zagranie. No i z mojej strony to był błąd. Nie uciekniesz przede mną. A skąd ja mogłem wiedzieć? Tak, tak. A skąd ja mogę wiedzieć, że zagra coś takiego? Poluję samotnie. Gotowe. Co on ma za tek? Same tanie stwory? Nikogo nie potrzebuję. No nie. Dobre zagranie. Żeby cię tak szlak. Tak sobie myślę. Poluję samotnie. Gotowe. Będzie sporo kontrował. Tak myślę. No właśnie. Ups. Dobre zagranie. Ej, no gościu. Bez jaj. Dobre zagranie. No i takim sposobem mogę przegrać. Karty mi w ogóle nie idą.
On ma raczej top deck. Poluje samotnie. W topa jak nic. Ja to zawsze muszę mieć pecha, szczególnie w HS-ie. Czemu nie mogę mieć przeważnie dużo szczęścia, top decki, dużo wygrywać fajnych kart, ale nie. Zawsze odwrotnie. Tak sobie myślę. No nic nie poradzę. Ja nie chcę tych kart wykładać tak po prostu bez sensu. Choć w sumie pozbyłbym się go. Tak. Mój błąd, zapomniałem, że on jest ten chroniony przez czary. Dobrze cię widzieć. Zadziwiające. Ech. I straciłem niepotrzebnie fajnego stwora. A on go będzie teraz koksował, no. Fuck. Jednym stworem mnie załatwi. Do mnie. A, może być. Choć liczyłem na coś innego. Poluję samotnie. Gotowe. To raczej mu nie zaszkodzi, ten stwór, misiek. Wiedziałem. Nie, no bez jaj po prostu, tak? Gdzie są te karty? On jeszcze jest nietargetowalny, nie, no super. Wtopiłem to. Poluję samotnie. Dobra, po mnie. No i siara. Skąd ludzie biorą takie deki, to nie wiem. Kolejna próba. Oby będzie, mam nadzieję, udana. Bo jak nie, to będzie 3-0. A raczej porażka. No tak, i pewnie Q-block. Zabawmy się! Niech rozpoczną się łowy. Czemu daje mi te karty, no? Nie idą mi po prostu, ech. Witaj, podróżniku. Na pewno będzie to Q-block. No to jest jeden z obecnie, jak i wcześniej, najpotężniejszych czy potężnych deków. No dawaj, gościu, no. Szybciej, nie mam czasu. Ty, z takimi kartami to ja sobie mogę. Gdzie są te karty, których potrzebuję na początek? Na pierwszych trzech tur. No to mam, okej. A reszta?
Szybciej, no. I tak już raz wtopiłem. No, ja się zastanawiał godzinę nad tym ruchem. Jak ja nie lubię takich graczy. Dobra, rozwali mi na pewno tego miniona. O! To może jakieś szanse mam. Ale na pewno się zaraz rozwinie, ponieważ zbiera karty. A to jest zły znak. No nie. I oto cały właśnie Warlock. Człowiek kombinuje, planuje. No i jeden wielki shit. Potem wychodzi. Wiem, trochę narzekam, no ale nie dziwcie mi się, no. Pierwsza walka wtopiona z Kretesem, druga znowu karty nie idą, tak jak w poprzedniej walce. No to z czego tu się cieszyć? On jeszcze gra w ten sposób, że godzinę wykłada jedną kartę. No, Q-Block, tylko że na gigantach. Poluje samotnie. Nie sądzę, bym to wygrał. Szanse mam małe. Już powinien mieć... No. Będzie mi walił teraz stworami. Czyli rozumiem. To nie jest Killblock, ale deck ma oparty na panie Rin. Niedobrze, niedobrze i jeszcze raz niedobrze. Co tu zrobić? Oto jest pytanie. Chyba tylko to mogę. No dawaj tego drugiego giganta. Bayer. Żeby cię tak trafił, nie wiem co. No nie wiem. To czy to? To. Trzeba mu jak najszybciej pocisnąć w twarz. Innego wyjścia nie ma, bo nie wygram. Ja pikole, czy on ma po prostu znowu top deki? Każdy koleś, z którym teraz gram. Co by tu wziąć?
Oj, koks. Bach. Rach. Ciach. Ale może mi je zabić i to łatwo. To się okaże. No już wiem, co wyjdzie zaraz z tego demona. Znaczy się po rekrutacji. No, wiedziałem. Nie no, gościu. Ta perfidna potyczka to będzie po prostu porażka roku. To i co jeszcze? I to. On sobie ciągle ładuje jakoś życie i niszczy mi te stwory, no. Na pewno coś zrobi, ma dużo kart na ręce. Tak mniej więcej działa Q-Block. No podobnie. Prawda jest moją tarczą. Mam dość. Szkoda słów po prostu. Dobra, poświęcę tego pana. No, czy ja wiem. Teraz będzie musiał się pozbyć tego pana z prowokacją. Na pewno jakimś szarem. Chyba że wyłoży Gul'dana, to wtedy cienko to widzę. No dawaj, ziomal. Wiem, że masz dużo kart. Wiedziałem. Mówiłem właśnie o tej sytuacji. Nie no, ja pikole, czemu miśka? Błąd zrobiłem, nie. Ale dobra, jest stwór chociaż taki, a nie inny. Sobie później stworzymy kolejnego. To jest nasza przewaga. Ech. Wal się. Będziesz sobie tworzył tutaj małych demonów.
Może chociaż raz wygram. Fajnie by było. To by było 3-1. Wow. Czy ja wiem, czy ten deck jest taki super? Tak się zastanawiam. No może nie jest zły, tylko widzicie, goście tworzą po prostu topowe deki, nie? Bo chcą uzyskać jak najwięcej. No nie dziwię się, no ale bez przesady. Możesz szybciej? Tak myślałem. Co w twarz? Chyba wtopiłeś ziom. Może inaczej. Tak. I tak. Nara. Pierwsza wygrana, uff. Zadanie się pojawiło? A to ciekawe.